Witam Państwa, nazywam się Mariusz Zaremba, poprowadzę pierwszą część What's New w Ansys Mechanical w wersji 2021 R1. Pierwszą nowością to jest możliwość wyświetlenia w Mechanicalu wszystkich licencji, które są dostępne dla danego użytkownika. Opcja ta znajduje się w zakładce File w Mechanicalu. Następnie musimy przejść sobie na opcję Licensing w dolnej części tego niebieskiego paska po lewej stronie. Mechanical korzysta z pierwszej dostępnej licencji na liście. Można również zmieniać dowolnie ich kolejność za pomocą opcji Down lub Up oraz można też daną licencję wyłączyć, aby wykluczyć potencjalną licencję z bieżących i przyszłych sesji Mechanicala. Pamiętajmy, że konieczne jest zamknięcie i ponowne otwarcie Mechanicala, aby licencje zaczęły obowiązywać. Kolejną ciekawą nową funkcją jest to Solution History. Tą opcję znajdziemy w zakładce Solution Information. Jest to narzędzie, które służy do przechowywania najważniejszych parametrów kilku poprzednich analiz w formie historii. Po wybraniu tej opcji wyświetla się nam arkusz roboczy, który zawiera dwie karty umożliwiające przeglądanie informacji o wykonanych analizach. To jest Solution Tracking i Results Tracking. Solution Tracking śledzi informacje takie jak czas rozwiązania, liczbę węzłów i elementów dla każdego rozwiązania, ilość zużytej pamięci RAM oraz na ilu procesorach dana symulacja była wcześniej puszczana. W przypadku tej funkcji Results Tracking, następuje śledzenie wartości minimalnych i maksymalnych wyników dla każdego rozwiązania. W przypadku tej funkcji obsługiwane są te najpopularniejsze typy wyników, takie jak przemieszczenie, naprężenie, odkształcenie. Jednocześnie można również przedstawić sobie dwa wykresy w dolnej części tabeli i te wykresy można również zmieniać z typu liniowego na słupkowy. Od wersji ANSYS 2021 R1 tutaj Mechanical wspiera elementy typu Kerbal 280. W przypadku ustawienia dla ciała liniowego w typie modelu na Kerbal i dodatkowo jeżeli ustawimy siatkę z kwadratową funkcją kształtu, wtedy będzie rozważał Mechanical elementy skończone jako Kerbal 280. Natomiast jeżeli ustawimy zamiast kwadratowej funkcji kształtu, liniową funkcję kształtu, Mechanical będzie używał elementów typu Link 180. W wcześniejszych wersjach ANSYS zawsze używał elementów typu Link 180. Pamiętajmy, że te elementy typu Kerbal 280 dają nam dokładniejsze rozwiązania w porównaniu do elementów Link 180 i dlatego też ten element jest zalecany do modelowania konstrukcji kablowych. Kolejną ciekawą funkcją jest to wprowadzenie do Construction Geometry opcji Line. Opcja ta umożliwia stworzenie belek. Ten nowy obiekt to jest to tak naprawdę narzędzie do szkicowania, które umożliwia po narysowaniu danych linii przetworzenie tej geometrii na po prostu ciała liniowe. Funkcja jest przede wszystkim przydatna do szybkiego definiowania elementów 1D bez przechodzenia tutaj do wcześniejszej, do jakiegokolwiek CAD-a, czy na przykład do SpaceClaim'a. Wszystko możemy wykonać tutaj w Mechanicalu. Te elementy 1D następnie możemy użyć do wzorowania śrub, czy też stworzyć. Po uzyskaniu tych naszych belek jedynie co musimy jeszcze dodatkowo wprowadzić, to przede wszystkim przekrój poprzeczny i przypisać dany materiał, co również w Mechanicalu jesteśmy w stanie wykonać. Zobaczmy jak działa ta opcja. Oczywiście tych opcji do szkicowania jest wiele. Jedną z nich jest kopiowanie istniejących krawędzi geometrii wraz z offsetem, rysowanie za pomocą takiego spline'a, czy też za pomocą lassa. Następnie rysowanie krawędzi za pomocą opcji polyline, czyli takich łańcuchów krawędzi. Dodatkowo istnieją również narzędzia do edycji, przesuwania wierzchołków, czy też usuwania krawędzi lub też podziału danych krawędzi. ANSYS 2021 R1 można również bezpośrednio zadawać warunki brzegowe na siatce elementów skończonych, to jest na elementach skończonych, na powierzchniach elementów skończonych i do węzłów. Na tą chwilę wspierane są następujące warunki brzegowe. Tutaj na kolejnym slajdzie macie Państwo tutaj przedstawione te warunki. Między innymi jest to bearing, ball pretension, displacement, force,
moment, pressure, czyli do tych warunków, że te warunki brzegowe możemy przypisywać albo do węzłów, albo do powierzchni elementów, czy też bezpośrednio do całych elementów skończonych. Dodatkowo również remote pointy, czy też lokalne układy współrzędne możemy wprowadzać bezpośrednio na powierzchnię elementów skończonych, czy też do coordinate system podpinać do całkowitych, do całych elementów skończonych. Dosyć taką ciekawostką, pół żartem, pół serio, to jest, że pojawił się nowy język w Ansys Mechanica, to jest język chiński. Ciekawostką jest to, że Workbench musi być zainstalowany na Windowsie, aby ten język uaktywnić. Natomiast jeżeli mamy Workbencha zainstalowanego na Linuxie, no to niestety nie skorzystamy z tej nowej funkcjonalności. Natomiast wróćmy do bardziej ciekawszych i bardziej ważniejszych może nowości w Ansys 2021 R1. Tutaj chodzi o poprawienie wydajności samego oprogramowania. Ansys tutaj ulepszył przechowywanie danych, co skutkuje redukcją zużycia pamięci oraz szybszym czasem obliczeń. Dodatkowo zmiana formatu plików, która wystąpiła w najnowszej wersji, powoduje również zmniejszenie rozmiaru plików z wynikami. Ansys ogólnie chwali się, że ta najnowsza wersja ma 10-krotnie szybszą wydajność, 10-krotnie mniej zużywa pamięci oraz 10-krotnie generuje mniejsze pliki wyników w porównaniu do wcześniejszych wersji. Kolejną nowością pod względem poprawiającą wydajność samego Ansysa jest wprowadzenie nowej komendy sfeblock, która ma definiować blok obciążeń dla elementów powierzchniowych. Czyli można powiedzieć, że coś podobnego jak do tej pory wykonywała komenda sfe. Natomiast to nowe polecenie, które jest zapisywane w pliku CDB oraz w pliku historii LDHI, umożliwia przede wszystkim późniejsze, szybsze odczytywanie tych plików w porównaniu ze wcześniejszymi formatami. Natomiast ten nowy też format bloku jest teraz też również domyślną opcją w Mechanical APDL oraz zalecaną metodą wprowadzania obciążeń powierzchniowych. Wszystko po to, aby szybszy był czas odczytywania późniejszych plików. Kolejną tutaj pod względem poprawy wydajności, tutaj Ansys chwali się, że również został solver CG poprawiony właśnie pod względem wydajności. Natomiast tutaj ważniejszą kwestią jest to, że PCG, jeżeli zawiedzie lub będą jakieś problemy ze zbieżnością analizy przy tym właśnie solwerze, to automatycznie przełączy się na solwer typu Sparse. No i tutaj Ansys dalej informuje, że będzie dalej automatycznie kontynuowane będą obliczenia. I dodatkowo, jeżeli Ansys ma też również możliwość powrócenia z powrotem do solwera PCG, jeżeli będą oczywiście pewne zależności, można powiedzieć, tutaj Ansys pewne zależności wykona, to też również jest ten możliwy powrót. Ansys również informuje, że zoptymalizował swój kod pod karty obliczeniowe typu Ampere. Te karty nowej generacji Ampere są znacznie szybsze od generacji Volta, co ma realny wpływ na czas analiz. Kolejne slajdy to są nowości pod względem bloczka External Model. Tutaj Ansys nas informuje, że tutaj jest możliwość już importowania definicji brył sztywnych z plików Abacus, które zawierają polecenie rigid body. Jeżeli chodzi kolejną nowością, jeżeli chodzi o te zewnętrzne pliki, no to w przypadku wczytywania plików CDB aplikacja Mechanicala obsługuje teraz już import nieliniowego elementu sprężynowego typu Combine 39. Również Ansys nas informuje, tutaj nowością, którą nas poinformował, jest to, że ulepszono import z programów do obliczeń jak Discovery, PTC czy Autodesk Fusion. Ten import poprawiony polega na tym, że bez problemu wczytują się bryły, szele czy też ciała belkowe. Również jest możliwy transfer samej siatki, tutaj pod względem tylko w Discovery, w takiej zakładce Refine. Też nie mam problemów z portowaniem kontaktów czy też więzów.
materiału danego typu analizy, czy też później też warunki brzegowe też bez problemu przechodzą do mechanikala. Kolejną, jeżeli chodzi nowością, jeżeli chodzi o external model, no to w analizach Harmonic Acoustic pojawiło się nowe obciążenie. To jest możliwość importowania ciśnienia wyznaczonego w analizie CFD w serwerze Fluent. Ten warunek brzegowy umożliwia wczytywanie plików CGNS i następnie mapowanie ciśnienia w mechanikalu. Następnie też również ANSYS wspiera importowanie Body Force Density z serwera Maxwell Eddy Current do analizy harmonicznej w mechanikalu. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o nowości. Tutaj przekażę teraz głos koledze Kubie, który Państwu przekaże dalsze nowości w ANSYS Mechanical wersji 2021 R1. Dzień dobry Państwu, Jakub Poraj z tej strony. Nie będę się zagłębiać w poszczególnych zagadnieniach, ponieważ jest ich bardzo dużo. Tak już z kolegą Markiem, że tak powiem, wyfiltrowaliśmy te najważniejsze naszym zdaniem i te najciekawsze nowości. Zacznę od meshingu. Jeżeli chodzi o meshing, to podstawowym taką zmianą pomiędzy wersją 2020 R2 i 2021 R1 jest to, że mesh-based connection zostały przeniesione, że tak powiem, do ustawień lokalnych. Tutaj widzimy, że w ostatniej wersji było to do ustawienia, że tak powiem, w ustawieniach globalnych. Teraz się pojawiło się nowe ustawienie lokalne o nazwie Connect i w taki sposób można teraz definiować te połączenia. Co się jeszcze zmieniło? W poprzednich wersjach trzeba było separować solidy od szeli i belek w złożeniu, aby użyć batch connection. W wersji 2021 R1 problem ten został rozwiązany. Można wykonać batch connection z aktywnymi solidami w analizie, dlatego jest to dość duża poprawa. Natomiast batch connection w dalszym ciągu będzie tworzyć spójną siatkę jedynie dla belek i szeli. Zobaczmy, tak to wygląda w analizie, czyli widzimy dwa szele, które chcemy połączyć. Możemy zdefiniować, czy chcemy, aby tworzyły się tak zwane intersekcje, czy nie. No i wybieramy dwa face'y. Ta dolna powłoka oczywiście nie jest połączona, bo nie została zaznaczona. Idąc dalej, jest już w ANSYS-ie takie narzędzie jak Repair Topology. Jest to narzędzie służące do defeaturingu podczas używania mesh-based connection. W najnowszej wersji zostały dodane dwie nowe funkcjonalności: Repair Short Edges i Fill Hole. Więc jeżeli zapomnimy o naprawie jakiegoś miejsca w Space Claimie lub nie mamy dostępu po prostu do geometrii, mamy teraz więcej możliwości, aby taką geometrię naprawić. Tutaj akurat w poprzednim slajdzie był fill hole, natomiast tutaj możemy zobaczyć, w jaki sposób działa short edge collapse, w jaki sposób może to poprawić naszą siatkę. Następnym dużą poprawą w najnowszej wersji pojawiła się kilka usprawnień dotyczących spoin pachwinowych, a konkretnie ich generacji. Tak jak widzimy, możemy zdecydować, z której strony taką spoinę chcemy stworzyć. Tego typu funkcjonalności są szczególnie przydatne przy analizach wytrzymałości zmęczeniowej, złącz spawanych za pomocą między innymi metody Volvo-Chalmers. Do tej pory nie było takiej możliwości, teraz już taka możliwość jest. Idąc dalej w temacie spoin, możemy teraz zaimportować weld connection curves. Oznacza to, że możemy w taki półautomatyczny sposób dla dużego modelu powłokowego dodać spoiny. Głównie po to, aby wykonać znowu analizę
zmęczeniową. Natomiast jeżeli byśmy się nad tym zastanowimy, no to możemy skorzystać z Excela, żeby taki plik wygenerować i potem możemy to wczytać. Czyli dla dużych modeli to naprawdę zrobi sporą różnicę. Jeżeli chodzi o te world curves, to tu tylko dodam, to jest taka ścieżka, która jakby definiuje kształt spoiny. Ona nie musi być w konkretnym miejscu na spoinie, że tak powiem. No może być trochę odsunięta od danej spoiny i ta elastyczność ułatwia nam zdefiniowanie takiej spoiny. Kolejnym usprawnieniem meshingu jest freeze-unfreeze. Opcja ta pozwala na zamrożenie, odmrożenie siatki, tak jak sama nazwa wskazuje. Zamrożonej siatki nie jest nic w stanie zmienić. Oczywiście zanim taką siatkę zamrozimy, to wszystkie aktywne ciała w analizie muszą zostać zmeszowane przed zamrożeniem. Natomiast potem nie będziemy się musieli obawiać o to, że z jakiegoś powodu nam się ta siatka wykrzaczy, będziemy mogli być o to spokojni. Natomiast w dalszym ciągu oczywiście zalecam po zrobieniu siatki zapisanie i zbackupowanie najlepiej takiego projektu. Idąc dalej, przechodzimy do materiałów, gdzie mamy nowy model zniszczenia kompozytów bazujący na elementach CPT-215, które pozwalają na otrzymanie wyników niezależnych od gęstości siatki, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody tutaj. Jak to wygląda w większych szczegółach. Jeżeli chodzi dalej o dobór materiałów, możemy teraz porównywać właściwości materiałowe przed dodaniem danego materiału do analizy. Jest to przydatne, ponieważ tak jak widzimy na prezentacji w bazie materiałowej ANSYS-a, dostępnych jest wiele bardzo podobnych materiałów, różniących się na przykład jedynie obróbką termiczną, czyli mamy mnóstwo materiałów, które nazywają się praktycznie tak samo, mam tylko wyszczególnione, że ten się różni, jest wyżarzany, ten jest hartowany i tak dalej, i tak dalej. Możemy porównać, jak naprawdę te właściwości, porównać w szybki sposób, jak te właściwości się tak naprawdę pomiędzy nimi różnią. Idąc dalej, w Workbenchu pojawił się nowy moduł do importowania wyników z symulacji procesu wtrysku. Możemy teraz zaimportować wyniki z Moldfloat, Moldex i 3D, SigmaSoft i CaldMold. Poza tensorem orientacji włókien można również zaimportować naprężenie wstępne oraz udział objętościowy włókien. Oczywiście jeśli jest taka potrzeba, możemy zaimportować te zaimportowane pola, przesuwać oraz obracać. Zresztą tak jak widzimy, injection molding data to jest po prostu nic innego jak taki rozbudowany external data, taki przerobiony external data. Teraz tak to wygląda u nas w analizie. Orientacja włókien jest zdefiniowana za pomocą element orientation oraz dostępny jest nowy algorytm przypisywania orientacji włókien o nazwie Quaternion. Dalej, jeżeli chodzi o znowu kompozyty, mamy dodatkowe możliwości teraz korzystania z zewnętrznego oprogramowania poprzez wykorzystanie formatu HDF5. Przechodzimy dalej do analiz i tutaj jeśli chodzi o same elementy skończone, mamy również kilka usprawnień w nowej wersji, szczególnie poprawa symulacji niezawodności elektroniki, możliwość występowania naraz elementów liniowych i kwadratowych oraz poprawa elementów typu reinf, czyli reinforcement. Chodzi tutaj szczególnie o usunięcie sztucznych hotspotów, czyli jakichś fałszywych wyników w danych elementach.
Dalej, jeżeli chodzi o elementy typu BIM i Pipe, też mamy tutaj poprawy, szczególnie jeśli chodzi o zbieżność. W symulacjach nieliniowych z użyciem takich elementów często jest problem ze zbieżnością związaną ze stress-stiffeningiem. Teraz tutaj, tak jak widzimy po prawej stronie, ta zbieżność została poprawiona w nowej wersji. Idziemy dalej do Fracture Mechanics, do symulacji pękania. No i tutaj teraz możemy zobaczyć, że dostępna jest taka opcja z rozrzedzaniem siatki w symulacji typu Smart. Do tej pory w trakcie propagacji pęknięcia siatka wzdłuż krawędzi pęknięcia pozostawała niepotrzebnie zagęszczona. W nowej wersji problem ten został rozwiązany poprzez rozrzedzanie siatki wzdłuż krawędzi za wierzchołkiem pęknięcia. I proszę zobaczyć, jaka jest różnica w wielkości modelu na koniec symulacji. Jest to prawie, w przypadku nowej wersji jest to prawie trzykrotnie mniejszy model, właśnie przez to, że on nie jest bezsensownie zagęszczony tam, gdzie już zagęszczony być nie musi. Także ja bym powiedział, że to jest dość duża różnica. Idąc dalej, mamy coś takiego jak kinking, czyli właśnie zmiana kierunku propagacji pęknięcia. I tutaj tak samo mamy ten sam mechanizm zagęszczania i rozrzedzania siatki odpowiednio w zależności od tego, w którym miejscu mamy to pęknięcie. I Fracture Mechanics wspiera teraz również kontakty poza strefą remeshingu, czyli możemy więcej, że tak powiem, sytuacji związanych z pękaniem przestudiować. Tutaj widzimy dwa takie scenariusze pęknięcia, które różnią się też generalnie kierunkiem przyłożenia tak naprawdę siły. Przechodząc dalej do Nonlinear Adaptive Meshingu, proszę zauważyć, w najnowszej wersji teraz Nonlinear Adaptive Meshing może zmieniać typ siatki w trakcie wykonywania analizy, czyli ja tutaj zaczynam od siatki heksahedralnej, ale w miarę odkształcania modelu ANSYS może stwierdzić, że musi już przejść na siatkę tetrahedralną, tak jak widać tutaj na tych moich filmikach. Także też myślę, że jeżeli chodzi o czas obliczeń, jest to zdecydowana tutaj poprawa. Idąc dalej do analiz sprzężonych. Kolejną nowością jest możliwość modelowania piezoelektryków w modułach Coupled Field Modal i Harmonic. W celu modelowania materiałów piezoelektrycznych musimy uwzględnić dwustronne, inaczej silne sprzężenie analiz elektrostatycznej oraz mechanicznej. No i tutaj możemy właśnie zobaczyć, że jeśli właśnie uwzględnimy obie te dwa pola naraz, to możemy nawet zobaczyć, że mamy coś takiego jak coupling option jako piezoelektryk ustawiony na on. Przechodząc dalej do kontaktów. W najnowszej wersji mamy nową metodę projekcji dla kontaktów typu line to surface. Pozwala ona na przenikanie się ciał w początkowej fazie obliczeń, a dodatkowo zapewnia dokładniejsze pole naprężeń. Dotychczasowe rozwiązanie bazujące na detekcji węzłów skutkowało wzajemnym pominięciem strun kontaktu oraz nagłym zmianą wartości sił w kontakcie, co jak wiemy wpływa z kolei negatywnie na zbieżność w kontakcie. Zobaczymy teraz, jak to wygląda tutaj. Przykładowa analiza zginania. W
Oczywiście nowa metoda detekcji zdecydowanie poprawia zbieżność w tej analizie. To akurat nie mam dostępu do wykresu Newtona Raphsona z tej analizy, natomiast na pewno jest lepiej niż w poprzedniej wersji. Idąc dalej, jeżeli chodzi o Nonlinear Adaptive Technology, mamy tutaj poprawienie, jeśli chodzi o analizę ścierania za pomocą morfingu dla siatki heksahedralnej. Można zobaczyć na filmiku, jak to wygląda w nowej wersji. Zmieniły się domyślne ustawienia związane z stabilizacją kontaktów. Jest to oczywiście szczególnie istotna funkcjonalność w analizach, w których jesteśmy narażeni na tak zwany rigid body motion. Możemy zobaczyć, że w nowej wersji stabilizacja w kontakcie rośnie gwałtownie po wykryciu rigid body motion, dzięki czemu zbieżność w naszej analizie się poprawia. Proszę zobaczyć, w jaki sposób w tej samej sytuacji, w tej samej analizie rośnie nasze dławienie w kontakcie w wersji 2021R1. Tutaj te skoki są o wiele wyższe i skutkuje to w lepszej zbieżności. Jeszcze to samo zagadnienie, natomiast trochę inny model ze sprężyną. Sprężyna ta jest trzymana jedynie, że tak powiem, na tarciu pomiędzy tymi dwoma częściami i tutaj też mamy porównanie pomiędzy dwoma ostatnimi wersjami ANSYS-a. Widzimy wykres Newtona-Raphsona, w jaki sposób zbieżność się poprawiła pomiędzy tymi wersjami. Tradycyjnie już w nowej wersji kolejne funkcjonalności znane z klasycznego ANSYS-a pojawiły się w Mechanicalu. Tym razem są to opcje dotyczące interfejsu w kontaktach, czyli Ignore Initial Status dla Ramped Effect oraz Bez Ramped Effect, czyli coś, co już było znane w PDL-u, teraz oczywiście też powędrowało do mechanika. Następnie, dla kontaktów pomiędzy krawędziami a powierzchniami możemy teraz wybrać z poziomu mechanikala, czy chcemy używać elementów kontaktowych kąta 175 czy kąta 177, tak jak tutaj widzimy. Czyli nodes on edge to będzie kąta 175 i line segments to będzie kąta 177. Czyli znowu, innymi słowy, to, co mieliśmy w ANSYS-ie klasycznym, teraz już mamy w GUI Mechanica. Przechodzimy dalej do wyników. Pojawiła się nowa funkcja związana z probami o nazwie SNAP. Teraz SNAP powoduje przyciągnięcie proba do węzłów siatki. Dla elementów wyższych rzędów SNAP wykrywa również mid-side nody oraz środki powierzchni, czyli face centroids. Oczywiście, jeśli ktoś tego nie chce używać, można to odznaczyć i używać standardowego proba. W nowej wersji dostępny jest nowy sposób na przechowywanie plików wynikowych w postaci Nodal Average Results. Pozwala to na zmniejszenie pliku wynikowego praktycznie w każdym przypadku, jak możemy zauważyć tutaj na wykresie, czyli dla szeregu benchmarków ANSYS porównuje tutaj compression ratio, czyli w jaki sposób udało się skompresować plik wynikowy pomiędzy rezultatami typu element average i nodal average results. Tak, tutaj tak widzimy, to wygląda, jeżeli chodzi o worksheet w Mechanicalu, czyli mamy nowe zmienne, nowe dostępne available solution quantities do wyboru. I teraz idąc dalej, jeżeli chodzi o ACT w Mechanicalu, od najnowszej wersji można już nagrywać kilka operacji, takich jak generowanie siatki
czy też duplikowanie obiektów takich jak kontakty, jointy i belki. To jest taka opcja, na którą ja osobiście czekałem też w ACT w Mechanicalu. Także teraz skryptowanie w ACT powinno być równie łatwe, co skryptowanie w Space Claimie, gdzie większość operacji można już od dawna nagrywać. Przechodząc dalej do optymalizacji, kilka ciekawych nowości pojawiło się również w optymalizacji topologicznej. Między innymi możemy już używać jointów. Dostępne są nowe ograniczenia oraz cele optymalizacji. Dostępne są również nowe opcje związane z samą analizą. Tutaj widzimy przykład takiej analizy topologicznej z użyciem właśnie jointa. Od najnowszej wersji możemy użyć podatności oraz naprężenia zarówno jako ograniczeń, jak i celu optymalizacji. Cel związany z minimalizacją naprężeń pozwala na znacznie lepsze zredukowanie naprężeń w porównaniu do narzucania z góry poziomu dopuszczalnych naprężeń. Ograniczenie podatności, która jest odwrotnością sztywności, daje nam większą elastyczność w definiowaniu analizy. Można też zobaczyć, jak to wygląda na przykładzie. Do tej pory nie mogliśmy tylu opcji wybrać w optymalizacji topologicznej. Musieliśmy to robić, że tak powiem, na odwrót, więc zamiast funkcji celu jako naprężenia, musieliśmy stale te naprężenie ograniczać w formie constrainu. Teraz możemy to użyć jako celu naszej analizy. Proszę zobaczyć właśnie, co daje nam minimalizacja naprężeń. Z jednej strony widzimy tutaj zwiększenie zaokrągleń po lewej stronie w celu zredukowania naprężeń, z drugiej strony nieco większe wygładzenie modelu. Teraz idąc dalej, nieliniowy filtr jest teraz domyślną opcją dla technologii SIMP. Co to dla nas oznacza? Wyniki otrzymane z użyciem nieliniowego filtra odznaczają się gładszą powierzchnią zewnętrzną oraz mniejszym przywiązaniem do ścian design region, czyli objętości projektowej. Czyli jesteśmy, że tak powiem, nasz wynik jest mniej zależny od tych początkowych ścianek tego naszego design region. No i sama powierzchnia też jest gładsza, tak jak zresztą widzimy tutaj na przykładzie. Następna przydatna funkcja to ograniczenie związane z minimalną grubością ścianek. Jest to szczególnie istotne, ponieważ tradycyjnie po przeprowadzeniu optymalizacji topologicznej konstruktorzy czy też inni użytkownicy oprogramowania często musieli pogrubiać nieco odpowiednie przekroje ze względu na bezpieczeństwo. Czyli pomimo tego, że już zoptymalizowaliśmy sobie daną geometrię, no to ANSYS nam zaproponował nieco za małe przekroje gdzieniegdzie, a my mimo wszystko chcemy uwzględnić jakiś tam współczynnik bezpieczeństwa, dlatego pogrubiamy dalej te przekroje odpowiednie. Teraz nie musimy się już o to martwić, bo teraz możemy po prostu narzucić ANSYS-owi, żeby nie doprowadzał do takiej sytuacji, żeby minimalna grubość danych przekrojów była nie mniejsza niż jakaś tam narzucona wartość. Dobrze. Następną rzeczą jest normalizacja skombinowanych celów. Jest to nowa funkcjonalność w optymalizacji topologicznej. Generalnie, gdy mamy do czynienia z kilkoma celami w analizie, wynikowe podatności dla poszczególnych celów są sumowane, co skutkuje rozkładem masy modelu proporcjonalnym do zadanych obciążeń. W przypadku użycia normalizacji rozkład masy jest bardziej równomierny. Różnice pomiędzy użyciem normalizacji a brakiem normalizacji można zaobserwować tutaj na obecnym slajdzie, szczególnie w prawym dolnym rogu widzimy, że
odpowiednio w danym miejscu w modelu, gdzie przykładamy większą siłę, to mamy trochę więcej, że tak powiem, mięsa. Natomiast jeśli byśmy chcieli to bardziej równomiernie rozłożyć, no to możemy, oczywiście nie musimy, możemy skorzystać z normalizacji. Dobrze. Dwie nowości ze świata druku 3D, a konkretnie z Workbench Additive. Pierwszą z nich jest layer and temperature, czyli temperatura końcowa w danej warstwie. Jej wysoka wartość może wskazywać na przegrzanie drukowanej części, które często występuje w przewężeniach. Drugą równie istotną nowością jest recoater interference, czyli możliwość zderzenia ramienia nanoszącego nowe warstwy proszku z drukowaną częścią. Jest to jedna z rzeczy, o którą inżynierowie procesu związani z drukiem 3D najczęściej pytają w kontekście symulacji procesu druku. Recoater interference pokazuje nadmiarowe przemieszczenie w kierunku druku wywołane odkształceniem termicznym, czyli to jest coś, co już wcześniej było w Additive Print, natomiast teraz to jest również dostępne w Workbenchu. OK, dalej. Jeżeli chodzi o Explicit Dynamics, możemy teraz wykorzystać OpenMPI, który pozwala na przeprowadzanie obliczeń równoległych na Linuxie. Poza tym możemy teraz aktywować lub dezaktywować ciała typu SPH, czyli Smooth Particle Hydrodynamics. Jest to szczególnie istotne z uwagi na zredukowanie czasu obliczeń, które jest tym bardziej istotne w obliczeniach typu Explicit. To jest Explicit Dynamics, czyli Autodyna. Przechodzimy dalej do Workbench LSDyna. Więc pierwsze co, w LSDynie możemy wybrać nowy układ jednostek uwzględniający milimetry, milisekundy oraz gigapaskale. Workbench LSDyna w najnowszej wersji wykorzystuje już teraz najnowszy solver LSDyny. Wiem, że w następnych wersjach to ma być na bieżąco też, że tak powiem, w bieżących wersjach Workbencha ma być wykorzystywana dana najnowsza, że tak powiem, wersja solvera LSDyna. Pojawiły się nowe modele materiałowe w Workbenchowej LSDynie, dzięki czemu rzadziej będziemy musieli korzystać ze standardowego preposta LSDyny. Więcej symulacji będziemy w stanie wykonać w Workbenchu. Podobnie jak w standardowym implicitowym mechanicalu, teraz również w LSDynie możemy podejrzeć część statystyk solvera, co może być przydatne już na samym początku obliczeń, oraz możemy część wyników przeglądać w trakcie trwania symulacji, tak jak w standardowym, implicitowym, że tak powiem, mechanicalu. W trakcie, jak obliczenie już nam lecą, możemy sprawdzać, jak te wstępne wyniki wyglądają. Idąc dalej, jeżeli chodzi o Ansys Motion, został on wyposażony w nowe rodzaje wyników prędkości, przyspieszenia, odkształcenia, naprężenia i inne. Została dodana przekładnia planetarna, która wcześniej była dostępna tylko w standardowym motionie. W najnowszej wersji jako wynik możemy również otrzymać napięcia oraz luzy łańcuchów lub pasów, jak tutaj widzimy. I na koniec ostatnia rzecz. Mamy teraz nowe ustawienia dotyczące interakcji naszego modelu z podłożem. Możemy modelować teraz kontakt z trudnym do modelowania podatnym podłożem, tak jak glina lub dno morskie.
Dobrze, z mojej strony to by było wszystko. Teraz oddam głos chwilkę koleżance Marcinie. Dziękujemy Markowi i Jakubowi za opowiedzenie, co nowego w mechanice. Pojawiło się jedno pytanie o stabilność systemu i odpowie na nie jeszcze Marek szybciutko. Jeżeli chodzi o stabilność, to tak naprawdę zauważamy, że każda kolejna wersja poprawia tą stabilność, natomiast najczęściej są to błędy z naszego doświadczenia wynikające ze złego ustawienia serweru, czy też błędy wynikające przykładowo z geometrią, czy z siatką. Dlatego jeżeli takie gdzieś problemy się zdarzają, to zawsze staramy tutaj mówić o tym, żeby wysyłać nam to na support, ponieważ nie zawsze to jest sam problem gdzieś jednak samego softu, ale jednak gdzieś z naszego jakby użytkownika błędy. Czy się opłaca zainstalować najnowszą wersję? Wydaje mi się, że zawsze najlepiej liczyć na najnowszej wersji, ponieważ są dane nowości, dane też ulepszenia, które w oprogramowaniu, które może tutaj nie przedstawiliśmy gdzieś wszystkich, natomiast są one i one dosyć poprawiają później samą funkcjonalność całego oprogramowania i też przyjemnie mi się, że z każdej kolejnej wersji się jednak pracuje w Ansys Mechanical, więc zapraszam już do pobrania najnowszej wersji i faktycznie użytkowania jej jako w kolejnych swoich projektach. Ja ze swojej strony dziękuję. Teraz podaję głos Marcelinie. Ja również dziękuję Marku za odpowiedzenie na pytanie. Udało nam się skończyć troszkę przed czasem, dlatego przerwa będzie troszkę dłuższa. Widzimy się z Państwem z powrotem o godzinie 13 podczas sesji, którą również poprowadzi Marek i będzie dotyczyła nowości w Discovery oraz w Workbenchu.